Olsztyński amfiteatr po raz kolejny został opanowany przez kabareciarzy. 6 lipca odbył się tam 8 ogólnopolski festiwal parodii i pastiszu Parodiola. Choć pogoda, a przez to frekwencja wśród publiczności nie dopisała, to okazji do śmiechu nie zabrakło. O zaszczytne Grand Prix i uznanie olsztyńskiej publiczności walczyło 5 kabaretów z całej Polski. To był sen na jawie, gdy zaczęły się przymrozki, miałeś zajebisty szalik, a ja miałem garnek głośny. Możliwość konkurencji, a przy okazji świetnej atmosfery, ponieważ środowisko kabaretowe jest naprawdę mocno ze sobą związane i my się dobrze znamy też wszyscy. Daje możliwość, myślę, że naprawdę interesującego spojrzenia na własny program, na programy też innych, też czerpania jakichś doświadczeń z ich występów. Każdy z kabaretów miał 15 minut na zaprezentowanie swojego skeczu. Najpopularniejszym tematem wystąpień była polityka. Jest to na tyle taki temat bardzo osobisty chyba obecnie dla każdego widza, że też no, jesteśmy też wyczuleni na to, żeby być jak najbardziej obiektywni. Łukasz Zaczek od 10 lat występuje na scenie kabaretowej. Tutaj ona nie ściwała drzwiami i oknami. Po pewnym czasie chciał spróbować nowej formy i rozpoczął przygodę ze stand-upem. Dziś ma swój własny program, z którym jeździ po całej Polsce. W międzyczasie wciąż występuje z kabaretem. Prywatnie żyję z kabaretu, w sensie takim finansowym, więc to jest moja główna jakby część działalności życiowej i tym się zajmuję. Ja w wolnym czasie uprawiam stand-up, także jeżeli tam w miarę dobrze idzie, no to jestem zadowolony, ale to jest hobby, a kabaret to jest moja praca. Nieco inną drogę przeszedł Szymon Łądkowski, kolejny stand-uper, który wystąpił na scenie olsztyńskiego amfiteatru. 3 lata temu rzucił posadę menadżera korporacji i postanowił zawodowo zająć się występami na scenie. Robię to, co kocham i bardzo mocno się rozwijam i zależy to ode mnie, jak bardzo się rozwijam, jak szybko i tak dalej. No, aczkolwiek oczywiście wiadomo, że życie ze sztuki jest trudniejszym niż życie z etatu, ale nie narzekam i wyznaczam sobie cały czas nowe cele, nowe marzenia. Nie jest tajemnicą, że stand-uper ma dużo trudniejsze zadanie na scenie niż grupa kabaretowa, ponieważ sam musi walczyć o uwagę widzów. Jak się okazuje, ma to jednak swoje plusy. Nie ma drugiej osoby, która jakby przejmie część uwagi publiczności. Publiczność widzi wszystko. A z drugiej strony to daje mu takie możliwości, że może używać jakby innych też środków scenicznych, pisać nieco bardziej inne teksty. Grand Prix Festiwalu nie zostało w tym roku przyznane. Najlepsze zdaniem jury były kabarety Ton i Czołówka Piekła. Nagrodę specjalną za osobowość sceniczną otrzymał Szymon Łądkowski. Ja to tylko kurde muszę się nasiedzieć cały miesiąc przed telewizorem, żeby mieć te 500 zł.